Światło wydarzeń, Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Mijają miesiące, a pandemia wciąż trwa. Utrzymywane obostrzenia uderzają m.in. we właścicieli klubów fitness i siłowni. Jak sobie radzą w tej sytuacji? O tym porozmawiam z Arkadiuszem Demidowiczem, współwłaścicielem jednej z koszalińskich siłowni, a także, o czym warto przypomnieć, mistrzem świata w kulturystyce. Dzień dobry. Witam. Proszę, powiedz nam, kiedy w marcu 2020 roku po raz pierwszy w Polsce wprowadzono lockdown spowodowany pandemią, to czy myślałeś, że to wszystko tak długo potrwa? Nie, w ogóle nie miałem pojęcia, że to może tak długo trwać. Liczyłem na jakieś 2 tygodnie i na tyle się nastawiłem. I na tyle zamknęliśmy klub na początku. Sam siedziałem w domu praktycznie, tylko sam trenowałem, więc klub był niedostępny dla nikogo. Ale to niestety w ogóle się nie zmieniało i wyłączyłem. Jak to mówią, wyłącz telewizor, wyłącz myślenie, i tak zrobiłem. I po prostu postanowiłem wyjść na ulicę, w końcu zacząć żyć, bo byśmy tak robili do dzisiaj, to byśmy nie mogli funkcjonować w ogóle. Właśnie, czy już wtedy, te 10 miesięcy temu, próbowałeś wdrożyć w życie jakiś plan awaryjny, to znaczy treningi na świeżym powietrzu dla twoich podopiecznych, bo masz ich bardzo dużą grupę, albo przenieść zajęcia do internetu. Czy takie scenariusze w ogóle brałeś pod uwagę? Oczywiście, próbowaliśmy wszystkiego. Od razu zaczęliśmy trenować, bo podopieczni nie chciały się poddać, więc zaczęliśmy trenować na świeżym powietrzu, więc lasy, Góra Chełmska nasza, przecież funkcjonowaliśmy na co dzień, no ale oczywiście rząd robił wszystko tylko, żeby zrobić nam pod górę, więc zamknął nam te lasy i możliwość trenowania na świeżym powietrzu, więc musieliśmy przejść na online wtedy. Online, no co mam powiedzieć, no trenowaliśmy jakiś miesiąc, więc do momentu, kiedy cały maj praktycznie przetrenowaliśmy na online i tuż przed, kiedy ten lockdown niby się skończył, tego 6 czerwca, to tydzień wcześniej już zaczęliśmy funkcjonować i myśleć, jak otworzyć tą siłownię, więc tak się splotło, że po prostu nasze plany i tak byśmy otworzyli od czerwca, ale no, na to, że rząd zezwolił, to działaliśmy już totalnie legalnie i wszyscy wróciliśmy na siłownię. A czy ty podliczyłeś, ile czasu w sumie twój klub był zamknięty dla użytkowników? Tutaj mówimy o tygodniach czy o miesiącach? Jak dodać właściwie każdy dzień, kiedy nie pracowaliście, bo nie mogliście? Dokładnie to od 15 czerwca do 15 marca do 6 czerwca. To był totalnie zamknięty klub. Ja tutaj tylko sobie przychodziłem, mówię, no remontowaliśmy wtedy klub, akurat wykorzystałem ten czas, żeby nie siedzieć w domu, więc go remontowałem i trenowałem sam. Więc no tak praktycznie no, te 2,5 miesiąca był zamknięty totalnie, więc żadnych dochodów nie przynosił, a płacić trzeba było za wszystko. Właśnie, to też jest bardzo ważna rzecz, to o czym powiedziałeś. Rząd mówi dużo o szerokim wsparciu, w tym o tarczach antykryzysowych dla przedsiębiorców, którzy nie mogą działać w pandemii. Czy ty miałeś możliwość i skorzystałeś z tej pomocy finansowej? Z pierwszej pandemii, tak, tarcza jak najbardziej nam się, można powiedzieć, należała i oczywiście skorzystaliśmy z niej. Dostaliśmy szansę skorzystania z niej i skorzystaliśmy, ale no niestety to tylko w tej pierwszej. Więc ta pierwsza nam dużo pomogła, nie mogę powiedzieć, że nie, bo troszeczkę uratowało nam sytuację. To nie mogę powiedzieć, że zwróciło wszystko, ale na bieżące rachunki za klub, za dzierżawę i tak dalej, na bieżąco udało nam się to opłacać. Więc troszeczkę nam to uratowało, można powiedzieć, życie i funkcjonowanie klubu, żebyśmy nie musieli go zamknąć już całkowicie. A co stało się w czasie tego drugiego lockdownu? Dlaczego tym razem nie mogłeś skorzystać z tej pomocy? Znaczy drugi lockdown, jak już postanowili zamknąć, czyli nasi rządzący, w ogóle nie brałem pod uwagę ich słów i powiedziałem, że nie zamykam klubu. Robiliśmy wszystko z adwokatami, rozmowy, jak możemy otworzyć, na jakiej zasadzie. I ich tarcze, które po prostu próbowali nam dać, nie przysługiwały nam ze względu na to, że no, wszystkie dochody, które mieliśmy, przewyższały zeszły rok, więc minimalnie nawet, więc nie przysługiwało nam nic. Nie dostaliśmy ani grosza w tym momencie i dlatego na tą chwilę wiem, że słusznie nie zamknąłem klubu ani na jeden dzień.
Masz na pewno kontakt i jako sportowiec, i jako trener, i jako właściciel klubu z innymi przedsiębiorcami prowadzącymi zarówno kluby fitness, jak i siłownie. Jak wygląda ich sytuacja i czy często słyszysz o tym, że ktoś niestety musi na dobre zamknąć swój biznes albo że musi szukać innego wyjścia, przebranżowić się? Jak te miesiące lockdownu i obostrzeń wpłynęły na środowisko, w którego ty jesteś częścią, w którym ty działasz? Najbliższy mi taki temat to jest mój przyjaciel, z którym startowałem i trenowaliśmy. W tym momencie ogłosił upadłość swojej firmy budowlanej, bo niestety te wszystkie obostrzeżenia tak sprawiły, że nie mógł tej firmy, ta firma nie mogła tak funkcjonować na takim poziomie, jakim powinna. I na tą chwilę jest jego firma zamknięta całkowicie, nie ma już tej firmy. Więc to jest taki mój najbliższy, można powiedzieć, kontakt z kimś, kto na tą chwilę zamknął swoją firmę. Jeśli chodzi o innych, wiem, że kluby fitness też niektórzy pozamykali, bo nie dali rady. Nie mieli za co już praktycznie żyć, jak jeszcze opłacać dodatkowo, więc musieli posprzedawać to wszystko. Jeżeli z takimi ludźmi, którzy mieli jakiś zasób finansowy, zabezpieczenie, no to taki lockdown, zamknięcie na jakiś czas, no to jeszcze troszeczkę wytrzymali to. Wiem, że wytrzymywali, ale to, co teraz się dzieje, ten strajk, to jest właśnie to, że niestety już ludzie nie mają z czego żyć i muszą płacić. Mają lokale, mają swoje firmy, za które trzeba płacić wszystko. To są kredyty, to są leasingi, opłaty, dzierżawy, to wszystko trzeba płacić, a trzeba czegoś żyć. My mówimy tylko o firmach, tak? A taki przeciętny Kowalski, który nie może znaleźć pracy, bo wszystkie firmy są pozamykane, z czego ma żyć, z czego ma utrzymać rodzinę? Najgorsze jest słuchanie i dowiadywanie się z prawdziwych źródeł o najgorszych rzeczach, takich jak popełnianie samobójstw, przez to właśnie, że nie mają jakichkolwiek dochodów źródła finansowego. To jest straszne, co się dzieje i po prostu na tą chwilę bardzo się cieszę, że nie jestem już sam w tym kręgu i te firmy wszystkie otwierają się, że możemy wspólnie walczyć z tym, bo to nie jest walka już z epidemią, to nie jest walka z COVID-em. Rząd walczy z narodem, on chce go zniszczyć. Jeżeli nie rozumiemy nic sami, to będziemy po prostu zniszczeni totalnie. No właśnie, to słychać, to zmęczenie, frustracje, irytacje. Mówisz też o takich bardzo ekstremalnych, przykrych przypadkach, kiedy ludziom zwyczajnie już brakuje siły, takiej siły też psychicznej, nie tylko fizycznej. Czy zatem będzie pozew zbiorowy? Przeciwko komu i czego będziecie się domagać? Sama branża fitness, która będzie reprezentować wszystkie kluby w Polsce, które się zgłoszą, nasz klub też się do tego zgłosił. Będziemy to pozew zbiorowy robili o odszkodowanie za to wszystko, za te straty, bo niestety mimo, że miałem klub otwarty, moje straty są bardzo duże. Ten klub stracił bardzo dużo, bo dając na to 1/4 klientów wróciła. To jest bardzo mało. Ludzie się też boją. Ludzie też nie wiedzą, bo słyszą w telewizji, oglądają w telewizji, że kluby są pozamykane i nie wiedzą, że my jesteśmy otwarci. Nie wiedzą też na jakiej zasadzie. My teraz działamy na licencjach legalnych, ale nie wszyscy to wiedzą. Nawet mimo wszystko, że udostępniam to wszędzie, ludzie są zastraszani w telewizji, że będą mandaty, że będą kary i tak dalej. Więc to jest najgorsze z tym wszystkim. Więc w tym momencie ten pozew zbiorowy pójść, oczywiście nie może pójść jeden pozew zbiorowy, bo pamiętajmy o tym, że my mamy mały klub, a są też duże kluby, więc będzie większa kwota, mniejsza kwota. Oni będą to, ich adwokaci będą to po prostu rozstrzygać na jakiej bazie wielkości tej finansowej. Więc nikt by nie chciał tego pozwu zbiorowego tak naprawdę, gdyby nam tylko dali żyć, ale naprawdę bardzo dużo straciły te firmy, jeśli jak mówimy na przykład o klubach samych fitness. A czy twoi podopieczni, ludzie, którzy przychodzą do twojego klubu, a mieli przerwę, mówią o tym, że jednak przerwa w regularnym treningu, w aktywności fizycznej, w ćwiczeniach źle wpływa nie tylko na kondycję i na ciało, ale też na głowę, na to, co się dzieje właśnie w naszej psychice, że brak wysiłku odbija się też na tym, co my czujemy? No tak, to jest najgorsze, bo słyszę też właśnie, mam kontakt cały czas z podopiecznymi, którzy są na kwarantannie, nie mogli przychodzić, bo gdzieś na wyjazdach zachorowali i tak dalej. I w tym momencie siedzenie w domu, brak treningów, gdzie to była regularność od kilku lat, teraz odcięcie ich od tego, to jest najgorsze w tym wszystkim, co mogą robić. To jest najgorsze na psychikę w tym momencie, a zaraz za chwilę będzie brak tej odporności. Bo siedzenie w domu, nie mamy jak odporności mieć, bo nie mamy tego dostępu do świeżego powietrza. Tyle co przez okno wyjrzeli, że tylko
brak jakiegokolwiek ruchu, a nie oszukujmy się, w domu, na, jak ja to nazywam, na treningach gumkowych, nie da się zbyt dużo tak naprawdę zrobić. Dla takiej przeciętnej pani Kowalskiej można bardzo, żeby się ruszała. Okej, ale nie dla tych ludzi, którzy systematycznie trenują od kilku lat bardzo intensywnie i nagle mają zejść na taki niski poziom, można powiedzieć, intensywności, jeszcze zamknięcia w domu. To jest już działanie na psychikę całkowicie. To nie działa dobrze. My tak naprawdę będziemy jeszcze bardziej chorować, ale to już pod wpływem na podłożu psychicznym. Nie na COVID. Podłoże psychiczne i naród tak naprawdę długo się przez to nie podniesie. A powiedz z perspektywy twojej, zawodnika, bo rozumiem, że zawody, w których planowałeś wziąć udział czy wystartować, też zostały odwołane albo przełożone. Jak to działa na ciebie, skoro ty regularnie ćwiczysz, pewnie też dieta i inne rzeczy wchodzą w grę, a jednak na razie tych zawodów nie ma. To jak to wpływa na ciebie? Trochę cię to demotywuje, czy masz jeszcze większą ochotę na to, żeby do tych zawodów już podejść tak bardzo dobrze przygotowanym? No właśnie, działało bardzo negatywnie, bo w zeszłym roku, czy tym 2020, niestety niektóre imprezy zostały zamknięte, gdzie się mocno szykowałem na to i nie tylko ja, no bo wielu zawodników, ale mówimy teraz o mnie, więc dla mnie to było też bardzo mocno negatywnie nastawienie, jeśli chodzi o psychikę, bo człowiek przeszykowuje się, wydaje pieniądze, jest bardzo duży trening, ciężki wydatek energetyczny do tego wszystkiego, psychiczne podejście i nagle wiemy, że nie możemy jechać. Więc to jest też takie negatywne, szczególnie, że teraz szykuje się na sezon 2021 na jesień i powiem szczerze, ja widzę po sobie, to jest tylko połowa mnie z tego arka zawodnika, co było na przykład w zeszłym roku czy dwa lata temu. To ja widzę po sobie, ja potrafię zawsze trenować ciężko i teraz też trenuję ciężko, ale wiem, jak to jest z podłożem psychicznym. Nie jest to samo, co było kiedyś. Nie mam takiej, jakby powiedzieć, tej energii, tych baterii takich, co kiedyś miałem. Po prostu to, co się dzieje wokół, bardzo mnie przytłacza. Do tego walka na co dzień z tym, żeby klub przetrwał, tego, co się słyszy na co dzień, że może być jeszcze gorzej. To jest coraz gorzej i tak jak mówiliśmy o podopiecznych, że oni psychicznie siadają, a co dopiero właśnie ja, kiedy ja na przykład szykuję się jako zawodnik, kiedy muszę tutaj pilnować jeszcze firmy do tego, więc takich ludzi jest pełno i to nie działa pozytywnie. To, tak jak mówiłem, będziemy podnosić się bardzo długo z tego, z kolan, można powiedzieć, jeśli chodzi o podłoże psychiczne, a zdrowotne tym bardziej. To my przede wszystkim dużo siły ci życzymy, dużo optymizmu. Drodzy Państwo, no właśnie, wiemy, jak sytuacja wygląda, jak wpływa nie tylko na branżę gastronomiczną, o której mówiliśmy kilkanaście dni temu, ale też na branżę fitness. Miejmy nadzieję, że jednak idzie ku dobremu i ten 2021 rok będzie lepszy od poprzedniego. A moim Państwa gościem był Arkadiusz Demidowicz, współwłaściciel jednej z koszalińskich siłowni, a zarazem mistrz świata w kulturystyce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, Arku. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.